Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a to kolejny odcinek z Top 10. Tym razem pamiętacie chyba, jak miesiąc temu nagrałem film Top 10 największych farmingowych youtuberów w Polsce. To dzisiaj właśnie nagrywam, tym razem, ale największych farmingowych youtuberów na świecie, więc ja już nie przedłużam, zostaw subskrypcję, łapkę w górę, no i zaczynamy. Ogólnie to sorry, że filmy pojawiają się tak rzadko, ale mam remont w chacie, ogólnie on już się kończy. Gdyby nie ten remont, to filmy byłyby co dwa dni, no ale co, tak trzeba jakoś przeżyć. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Numer 10. Wujek Bohun. Wujka Bohuna chyba jakoś specjalnie wam nie muszę przedstawiać, ponieważ pojawił się on w poprzednim odcinku z Top 10. Naprawdę szkoda, że on już kończy swoją przygodę z YouTube'em, bo jakoś w ciągu 3 miesięcy powiedział, że większość serii na jego kanale ma zniknąć, ale jednak dzięki temu, że my widzowie jesteśmy tacy dobrzy, to jednak przekonaliśmy go do tego, żeby przynajmniej raz w miesiącu nagrał jakiś film, nie wiem, powiedzmy z Farminga ZTS-a. Ogólnie chodzi mi tutaj o to, tutaj macie tego screena z jego Facebooka całego w sumie, możecie tam też wbić i sobie to sami poczytać. Ja wam to tylko na chwilę to wklejam, chcecie zatrzymajcie film, przeczytajcie to sobie. No i ogólnie powiem tylko tyle jeszcze o wujku, że nagrywał on od 14 kwietnia 2008 roku. No i ogólnie nie tylko nagrywa Farminga, ale nagrywa też ETS-a, ATS-a, jeszcze gry sensacyjne, no ale niestety widocznie za niedługo będzie to tylko, nie wiem, jeden film w miesiącu i to albo z ETS-a, albo z Farminga i tak dalej. No ale nie załamujmy się, bo wiemy, że jeszcze nagrywa na przykład Sharpie z BBSJ, więc tam też pewnie wujka będziemy mogli zobaczyć. Numer 9. Nyk 3. Nyk 3 jest włoskim farmingowym youtuberem, posiada on 298 tysięcy subskrypcji. Posiada on kanał na YouTube od 19 stycznia 2013 roku. No i do tej pory jego kanał zebrał 137 milionów wyświetleń, tak ogólnie. Nyk 3 jest, tak powiem szczerze, chyba w wieku wujka Bohuna, z tego co widzę, tak na oko. Ja na oko nie lubię oceniać, ile kto ma lat, ale tak na oko ogólnie na potrzeby odcinka właśnie wymienię. No i mogę tylko powiedzieć tyle, że nagrywa on tego farminga właśnie w takim stylu właśnie włoskim, jakieś tam włoska gospodarka i tak dalej, bo widzę, że tutaj są jakieś włoskie maszyny. No w sumie tutaj New Hollandy bardzo często się u niego pojawiają, no ale w sumie można powiedzieć, że New Holland należy do grupy, więc czy to jest tak do końca włoskie? No nie wiem, piszcie w komentarzach. Numer 8. Nord Lane TV Play. Tak, Nord Lane TV Play to są niemieccy youtuberzy, ogólnie youtuber można tak powiedzieć, bo jednak oni tutaj grupowo występują w symulatorach. Nie tylko nagrywają farminga, tutaj widać, że występują w różnych innych symulatorach, na przykład symulatorów autobusów czy też pociągów. I ogólnie powiem wam jeszcze taką rzecz, że oni chyba biorą nawet udział w jakichś tam edycjach Farming Simulator League, bo przynajmniej znają tam kogoś z tego grona. Kanał został utworzony 23 stycznia 2013 roku, no i do tej pory zebrał 144 miliony wyświetleń. No więc jeżeli ktoś posługuje się płynnie językiem niemieckim, no to zapraszam na ich kanał, możecie sobie ich pooglądać. Pewnie tutaj wspomnę o Blatmanie, o moim koledze. Pozdrawiam cię ogólnie, jeżeli to oglądasz. Chcesz, to wpadaj. Szkoda, że nie masz kompa dobrego na farminga, bo byśmy razem pograli. No ale co, tak bywa, mam nadzieję, że kupisz tą kartę graficzną. Numer 7. Stefan Holepa. No to tak, Stefan Holepa jest to rosyjski farmingowy youtuber, który posiada 313 tysięcy subskrypcji na swoim kanale. Kanał założył on 31 grudnia 2011 roku i zebrał do tej pory 125 milionów wyświetleń. Ogólnie posiada on jeszcze drugi kanał, też Stefan Holepa. Ogólnie powiem wam tylko tyle też jeszcze, że naprawdę fajnie to wygląda i zauważyłem, że każdy youtuber z każdego kraju swój styl oczywiście posiada. A i ogólnie sorry, nie jest on z Rosji, tylko jest on z Ukrainy. Poprawiam się, nie jest on z Rosji, jest on z Ukrainy, sorry. No i mogę jeszcze tylko powiedzieć, że naprawdę fajnie to wygląda, że każdy w swoim kraju ma swój styl, bo na przykład my w Polsce używamy swoich maszyn, swoich Ursusów, na przykład na Ukrainie oni używają rosyjskich maszyn i tak dalej, nie wiem, we Włoszech włoskich, i to naprawdę fajne jest, jeżeli chodzi o takie urozmaicenie. Ale też zauważyłem, że niektórzy zagraniczni youtuberzy używają naszych Ursusów albo Bizonów i to naprawdę bardzo często. A taki przykład będzie już niedługo. Numer 6. Farming Simulator. No to tak, Farming Simulator, ogólnie nie muszę wam chyba ich przedstawiać, bo właśnie kanał Giantsa, jak możecie zauważyć, no tutaj wylądował na 6. miejscu, czyli Farming nie jest największym youtuberem dla siebie. I mogę powiedzieć tylko tyle, że no jakichś tam dużych wyświetleń to oni nie trzasnęli, bo kanał posiadają od 16 marca 2009 roku. Wiem, że oni regularnie nie nagrywają, tylko wrzucają trailery,
Zdobyli 116 milionów wyświetleń, oczywiście lokalizacja, czyli to, gdzie się znajduje ten kanał, kto i tak dalej, no to wiadomo, że to jest Szwajcaria, bo jednak Giants jest ze Szwajcarii. No i posiadają oni 416 tysięcy subskrypcji na dzień nagrywania tego filmu. No i na ich kanale oczywiście pojawiają się materiały z farminga, z jakiś tam Farming Simulator League, no i tak dalej, no po prostu nic dodać, nic ująć. Po prostu oficjalny kanał Giant Software. Numer 5. mocgaming.ru. mocgaming.ru jest to rosyjski kanał oparty właśnie o prezentowanie modyfikacji. Jest to chyba, mi się wydaje, jakiś tam sztab ludzi, którzy tworzą te modyfikacje, bo filmy pojawiają się na tym kanale regularnie. No i te modyfikacje, które są tworzone i do farminga, i do Spin Tires, i do ATS-a, ETS-a, naprawdę fajnie to wygląda. Posiadają oni 454 tysiące subskrypcji. Data dołączenia jest to 27 grudnia 2013 roku i powiem szczerze, że te modyfikacje, które oni robią, naprawdę podziw, że są tak rozwinięci. Powiem szczerze, że tak naprawdę gdyby oni się postarali, mogliby coś fajnego zdziałać do farminga, ale no nie wiem, na razie widać jakieś tam, nie wiem, na przykład koparki i tak dalej, no fajnie to wszystko działa, ale zrobiliby jakieś, nie wiem, jakieś może mod na uszkodzenia do farminga, bo tutaj widzę, że mod na uszkodzenia na przykład do ATS-a jest. Chyba jakiś tutaj, z tego co widzę, no i jeszcze mogę, no naprawdę, szkoda, fajnie jakby takie coś zrobili do farminga. Numer 4. Mów po ludzku. Tak, może być to dla wielu zaskoczeniem, no ale na czwartym miejscu no znalazł się Mów po ludzku. No nie oszukujmy się, jest on takim, można powiedzieć, farmingowym youtuberem, trochę już o nim opowiadałem w poprzednim odcinku, gdzie on właśnie znajduje się w tym top 10 najlepszych youtuberów farmingowych w Polsce. No i powiem tak, data dołączenia 2007 rok, 31 lipca. 175 milionów wyświetleń, chyba najwięcej do tej pory z nich wszystkich. Ale nie oszukujmy się, on nagrywa głównie gry wyścigowe. No ale mogę powiedzieć, że naprawdę jego można uznać za farmingowego youtubera, bo jak wychodzi zawsze nowy farming, to on zawsze po 100-150 odcinków z tego farminga zrobi. I mimo tego, że skończy serię, no to powiedzmy, że jak wyjdzie nowy farming, to on po prostu, albo coś nowego, to on o tym nagrywa, więc można go uznać. Więc no, mogę powiedzieć, że Mów po ludzku no, jest tutaj w tym gronie, ma on 485 tysięcy subskrypcji, jak na moment nagrywania, a on tych subskrypcji miał około 470 tysięcy, jak nagrywałem miesiąc temu odcinek, więc przyrost subów on ma duży, mimo tego, że teraz jakoś dużych wyświetleń z tych gier wyścigowych nie generuje, no to on jednak tych przyrost tych subów trochę ma. Numer 3. Dagerwin. No to Dagerwin jest angielskim farmingowym youtuberem i powiem szczerze, że Dagerwina chyba większość z nas tutaj będzie w Polsce kojarzyła, bo on się często tutaj nam na YouTubie wyświetla. I ogólnie szybko zdobył popularność, bo dołączył właśnie w 2014 roku do YouTube'a 20 stycznia, no i zdobył do tej pory 276 milionów wyświetleń. Posiadał też kanał Dagerwin Extra, ale na niego to tam nie zwracajmy uwagi, bo on tam dużo subów nie ma. Ogólnie, co mogę jeszcze powiedzieć na jego temat, że naprawdę dużo takich rzeczy, co on nagrywa, naprawdę zdobywają popularność. Powiem szczerze, że on nawet chyba jak ja nagrywałem Farming Simulator 21, jak powinna wyglądać gra, to on też to chyba nawet nagrał jakoś i no, powiem szczerze, tak naprawdę fajnie mi się go ogląda. I mogę jeszcze dodać tylko tyle, bo coś o polskim akcencie wspominałem, że właśnie on grał na mapie Goliszew i nawet nie wiem, czy nie używa polskich maszyn w niektórych właśnie swoich seriach, więc głównie jego kanał opiera się na farmingu, ETS-ie, no i innych grach. Numer 2. Crazy Gamer. No to Crazy Gamer jest to brazylijski youtuber, oczywiście też nagrywający farminga, data dołączenia to jest 28 grudnia 2014 roku. I mam zgromadzonych 108 milionów wyświetleń. Tylko jestem ciekawy, jak ma tak mało wyświetleń, to dlaczego on ma tyle subskrypcji? Może to jest spowodowane tym, że w Brazylii, no rzeczywiście, to tam każdy każdego subskrybuje. No ale nie wiem, to jest Brazylia, nie wiem jak to jest. Ale wiem, że każdego dnia o godzinie 11 u niego pojawiają się filmy na kanale. Numer 1. The Squad. No to tak, The Squad są to youtuberzy właśnie amerykańscy. Ze Stanów Zjednoczonych, nagrywają oni farminga i naprawdę podoba mi się ich content i mi się podoba, jak farming wygląda amerykański. Nagrywają też serię Farming Simulator 1980 i właśnie tam bazują tylko na tych starych maszynach z Ameryki, naprawdę fajnie to wygląda i sam się zastanawiam, żeby sobie w takim amerykańskim stylu, jak oni grają, nie zagrać. Ogólnie The Squad to jest chyba taki amerykański odpowiednik naszej Mafii Solec. I naprawdę, no fajny kanał. Data dołączenia to 29 maja 2014. I 285 milionów subskrypcji, wyświetleń, a subskrypcji 800 091 na moment nagrywania
tego filmu, więc jest to taki odpowiednik naszej Mafii Solec i naprawdę, naprawdę, ale to naprawdę podoba mi się ten amerykański styl, jakim oni nagrywają. No i to tyle na dzisiejszy odcinek, myślę, że wam się podobał. Sorry jeszcze raz, że tak rzadko wrzucam filmy, no ale niestety remont w chacie nawet teraz jak nagrywam, to chłopaki robią tam na dole i no trochę cięć musiałem jednak w tym audio porobić, więc no myślę, że odcinek wam się podobał. No i co? Piszcie, nie wiem, jakieś propozycje, jak chcecie do kolejnego top 10, bo ogólnie nigdy was nie prosiłem o żadne propozycje, a ja nie wiem, co wy chcecie oglądać, więc ja mam dużo pomysłów, okej, ale też chcę wiedzieć, co wy chcecie oglądać, bo to dla was oczywiście nagrywam, a nie dla siebie. Znaczy nagrywam też z pasji, bo lubię nagrywać. No z pasji i też dla hajsu, bo nie oszukujmy się, jak jakiś youtuber nagrywa i mówi wam, że nagrywa z pasji, a zarabia na filmach, to was po prostu kłamie, bo no niestety nie oszukujmy się, ale większość youtuberów, myślę, że 95% youtuberów w Polsce nagrywa dla hajsu, więc no co, ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, mówił Nocur, do następnego, cześć, na razie.